pływacy stawali na podium od polskich pływaków, to jednak oni będą wyżej, no bo dwa złota ważniejsze od jednego złota. Andreas Vatsaios. No tak, będzie miał tutaj dużą szansę, ponieważ pokazał się ze znakomitej strony w wyścigach półfinałowych, ale ta konkurencja rządzi się takimi prawami jak sprinty 50-metrowe. Tutaj też każdy błąd jest bardzo kosztowny. Znakomicie trzeba wykonać start, wszystkie nawroty. No i wreszcie dopłynięcie do ściany, trafić idealnie ostatnim ruchem. Vatsaios tor czwarty, Orsi tor piąty, Gigler na szóstym, Żyłkin na trzecim. To są ci faworyci. Zaczynamy motylkiem. Wybitnym sprinterem jest z pewnością Żyłkin. Już teraz grzbiet. Po jednej długości basenu zmieniamy style. Świetnie tam na razie płynie Orsi. Świetnie Vatsaios. Orsi przed Vatsaiosem. A nie, Vatsaios jest czwarty. Nie, Vatsaios jest drugi. W porządku. Trzeci jest Hiszpan. No i Żabka. Ona tutaj może rozstrzygać. Świetnie płynie Orsi. Orsi przed Vatsaiosem. No, Włoch ma przewagę pół długości ciała przed ostatnią długością basenu. I jednak chyba Grek nie da rady tego odrobić. Marco Orsi przypływa pierwszy. Walka o drugie miejsce. Kto drugi ostatecznie? Vatsaios srebro. Rad Schammer z Austrii, tam u góry ekranu z brązowym medalem. A więc jednak Marco Orsi 50 sekund 95 setnych. Jedyny wynik poniżej 51 sekund, ale to wynik znakomity. Wynik zbliżony do rekordu mistrzostw należącego do Petera Mankocza, taki, można powiedzieć, gwiazdy tej konkurencji. Orsi uzyskał przewagę już po stylu motylkowym i to jest bardzo ważne. Świetna praca nóg pod wodą właśnie do delfina. Tutaj w tym krótkim, w krótkiej konkurencji, w stylu zmiennym, te nogi do delfina są bardzo istotne, bo używa się ich w trzech stylach. I w delfinie, i w grzbiecie, i w kraulu. I oto potwierdzenie wyników. Marco Orsi, Vatsaios, któremu ten start nie wyszedł, był przecież szybszy w półfinale, pływał 51,5 sekundy. Rand Schammer, dla niego to wielki sukces, to, że wygrał z Żyłkinem, z Giglerem. To